Cinco bien estabas por allí. Wszystko na ostatnią chwilę, tak najlepiej, jak wszyscy wiemy. Dobra, jeszcze tylko dam chwilkę botowi, żeby się ogarnął. Pytanie brzmi, czy powinienem w niego wierzyć, czy nie? Póki co wierzę. Co ja tu w ogóle ostatnio miałem, co ja w ogóle robiłem? Za dużo demonów. Macie inne wrażenie, że jeżeli tylko bym w tej chwili wysłał linka do swojego streama na Breaking Newsach, to prawie że natychmiast bot by się odezwał. Bo tak działa. I ja jestem tego przyzwyczajony. Case in point. Case in point. Jak żyć? Jak żyć, jak się nie da? Jako że bot dopiero teraz się ogarnął, to jeszcze chwilkę dam, żeby ludzie się zeszli. Cześć Damianie. Cześć Sylwio. Przepraszam, że dzisiaj tak wszystko na ostatnią chwilę i w ogóle, ale... Człowiek czasami ma tak, że a przejdę się na spacer, wszystko będzie fajnie, po czym się okazuje, że szedł dużo wolniejszym tempem niż normalnie i... W pewnym momencie orientuję, ja za cholerę nie zdążę wrócić do domu na czas. I w ten oto sposób jakimś cudem zdążyłem, ale ledwo co. Jeszcze najgorsze jest to, że człowiek tak patrzy, autobus odjeżdża. Ja dzisiaj nic nie robię. Weekendy od tego co, żeby nic nie robić, czy coś? Nawet jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, ja osobiście traktuję weekend jako rzecz świętą, gdzie wolałbym nie pracować, jeżeli to nie jest absolutnie konieczne. Jeżeli byłaby taka konieczność, no to jasne, ale tak to mówię, weekend jest dla mnie dniem odpoczynku. W każdym razie, co my ostatnio zrobiliśmy? Ostatnio pobiliśmy Hydrę, spotkaliśmy Goku, który dał nam możliwość wracania się do save pointów. Cześć Samuraju. I cześć Sebastianie, bo chyba z tobą też się nie witałem. Tak, mieliśmy szukać aniołów w kierunku miasta. I mogliśmy sprawdzić stosunek klątwu w Melmaidek. Mamy też teraz trochę odblokowane jako tako, przez to, że wcześniej nas tutaj Hydra blokowała. Dokładnie o tutaj, więc możemy, powinniśmy móc tą skrzynkę z chwałą znaleźć. Cześć piasku. Bo tak szło się tędy i tu można skoczyć. O. Pewnie się czy mi mana żadnego gdzieś nie pomijam, ale nie widzę. Przynajmniej na razie. Tak jak zwykle, jeżeli ktoś zauważy, że pomijam mi mana, to absolutnie nie będę bił za to, żeby mi zwrócić uwagę. Tylko w miarę możliwości proszę bez celowania typu tam był TF.
bo tak jak wierzę w swój wzrok, to nie aż do tego stopnia, żeby wyłapywać je zawsze i wszędzie, a też nie mam na tyle głowy, żeby pamiętać, gdzie one były, pomimo tego, że go już przeszedłem. Te kryształki magazów się spią. Z tego, co kojarzę, to tak, tylko zajmuje im to trochę czasu. Myślałem, że jest tu coś do pogadania, ale to ewidentnie tam na dole. Więc na razie zgadniemy tylko skrzynkę. Cześć, Dave. 50 chwały. Dobra, czy tutaj na górze jeszcze jakiegoś gnojka znajdę? Nie widzę absolutnie żadnego. Mógłbym spaść na dół, ale na chwilę obecną nie mam po co. Więc idziemy zwiedzać dalej. Tylko najpierw skorzystam z okazji i jak już mamy możliwość, to się będę cofał po prostu fast travelem. Przynajmniej w sytuacjach, kiedy powrót nic mi nie da, powiedzmy, do znalezienia. Cześć, Cedriki. Dobra, czyli teraz mamy całą tutaj część od wieży tutaj, gdzie są abscesy i tą wąską odnogę tutaj, gdzie mamy albo przejście tam na dół do skrzynek, albo tutaj do questa. Czy ja zapisałem w końcu? Bo wydaje mi się, że tylko się cofnąłem, ale nie zapisałem. Więc na wszelki wypadek zrobię to jeszcze raz. I spróbujmy zobaczyć, co jestem w stanie zrobić z tą questową rzeczą, która tam na nas czeka. O ile oczywiście w ogóle cokolwiek jestem w stanie. Przeciwników na razie będę próbował pomijać, bo czeka nas walka jako tako. Najwyżej wracając spróbuję ich czy to ponegocjować, czy pobić. Mimanów tak na pierwszy rzut oka nie widzę, aczkolwiek tutaj jakiś powinien być, mam wrażenie. Jeszcze źle poszedłem. Nie tu. Poszedłbym do skrzynek zanim do questa, a to nie do końca to, co chciałem osiągnąć. Dajcie mi tu skoczyć! Chyba przy pierwszym sobie na schodach ominąłeś. Przy pierwszej śmieci. Będę zerkał potem, bo w tej chwili nie do końca chcę się cofać aż tak daleko. Podejrzewam, że później jak będę zbierał jako tako wszystkie, znaczy będę próbował zebrać je wszystkie, to że wtedy najwyżej będę się cofał do tych dalszych lokacji. Fajnie gimmick, że przeciwnicy uciekają jak to zasłabi, ale też mam wrażenie, że nie wszyscy, że niektórzy będą cię gonić i tak, i że to nie wiem, czy zależy od konkretnie od demona, czy od ich rasy. Jedno z dwojga. Cześć, są, cześć, Biki. Dobra, mamy tu silnego demona i trochę się boję o swoje słabości, odporności. Mam wrażenie, że to, co obecnie mam, skończy się nie najlepiej, że się tak delikatnie wyraża. Znaczy, ja podejrzewam, że to, co obecnie mam, się skończy bardzo źle, ale spróbujmy. Co najwyżej. Czy mogę za któregoś demona sensownie wstawić na koszulę dla debuffów? Spróbujemy. Tak, zapisywałem. Chyba nawet bardzo zresztą. Pazuzu, władca demonów. Tak, przybyłem pozbyć się twojej klątwy. I nie pobijesz mnie. A tak naprawdę to żartowałem. Z pewnością mnie pobije. Bardzo często w SMT5 wyznawałem taką zasadę, że pierwsza walka jest dla mnie taka bardziej na obeznanie się, co robi przeciwnik. A kolejna walka jest już taka, że mogę się podjąć prób pobicia go. Pazuzu ma 16 poziom, ma głównie ataki Darkness i Zan. Czyli false. Jak to się ma do mojej drużyny obecnie? Na pewno Anioł jest nie najlepiej pod to dostosowany. No Anioł to jest absolutnie najgorsze, co mogłem sobie wymyślić na tę walkę, jak tak patrzę.
Jedyne co ma dobre to Humble Blessing. Więc prawdopodobnie będę musiał anioła zaraz wywalić. I na koszowym też. Dobra, tak jak będzie tyle anioła, to po prostu go zmienię na coś. Jeszcze tylko na co jest podatny? A na bufu. Ale dobrze się składa. Spyglass jest jednorazowy, no i tak jak widać, tak, że użyłem Spyglassa i teraz sobie wchodzę po prostu przez menu statusu i mogę sobie podglądać, jak mi się żywnie podoba. I generalnie, jeżeli użyjemy Spyglassa na jakimś demonie, to możemy też w późniejszych walkach, jeżeli go spotkamy, też na niego zerknąć. Nie tyczy się to oczywiście mi tam, bo one mają zmienne wszystko co walkę, więc w pewnym sensie jest to za każdym razem nowy demon, tak? No tylko, że oczywiście dajmy na to, jeżeli teraz zginę, no to to się nie zapisze, tak? Ale to wydaje mi się, że jest akurat w miarę rozsądne. Fanbreaker. Ty nie masz absolutnie nic, czemu mógłbym chcieć użyć, więc wrzucę Lenin Seed, bo ona jest odporna na Dark. Ale z drugiej strony podatna na Zan. Czy mam coś, co jest odporne na Zan? Aeros, ale też tylko ma resista, a nie pełne immunity. A jednocześnie Lenin Seed ma medię, która mi się obecnie przyda. A mam półtury jeszcze, niech pójdzie Rakunda. Zastanawiam się, czy to już czas na Stone Cholera, czy jeszcze buchu. Jeszcze jedna rzecz w sumie. On jest na wszystko odporny, jeżeli chodzi o statusy. Bepozo, to nie jest tak, że statusów się kompletnie nie opłaca używać, ale raczej na demonach, które, dajmy na to, nie mają ataków, które są dobre na danego demona, tak? Tylko, no, żeby nie pasować tudy bez sensu, tak? Jeżeli syreny tak śpiewały, to nie wiem dlaczego żeglarze konił zatrwali. Bo to nie brzmi jak coś zachęcającego. Możesz nie umierać. Miałem cicho nadzieję, że Zan to jest ten atak, którego używa tylko z Magatsuki, ale ewidentnie nie. Więc zostałem ochujany. No dobra. On ma minus 2 ataku i więcej nie potrzebuje. Spróbujmy go sekundę potraktować. Tutaj muszę medię. Kategorycznie muszę medię. Na szczęście dość sporo mi daje w tej chwili. Bardziej mi się opłaca na masę, czy medmaid poatakować? To jest pytanie. Wydaje mi się, że Memajka więcej zrobi. Tylko proszę, nie używaj Zan. Nie chcesz używać Zan. A raczej ma Zan. Okej. Okay. Zmiana Magatsuki to jest. Wypozam, to jest pozytyw. Zwłaszcza, że istnieje szansa, że jego w tej turze zabiję. Jeżeli będę miał dobre LNG, to go zabiję, przysięgam. Czemu ten miecz jest z gumy? Z jakiej gumy? Nie wiem o czym ty mówisz. Nie no, on jeszcze ma. Dlaczego mogę użyć sekundy, kiedy on ma minus 2? Bo z tego co pamiętam w SMT 5 debuffy są maksymalnie na minus 2. Tylko po to, żeby przedłużyć czas trwania może? Ale to bez sens trochę. Muda nie przejdzie. Media na pewno się przyda. Nie, raczej go nie dobiję w tej turze, ale zadam mu dość sporo. Taka trochę darmowa tura. Znaczy, nie do końca darmowa, tak? Jest darmowa, jeżeli wiemy czego użyje. A to też nie zawsze znaczy, że akurat mamy w nasze najlepsze zbalansowane przedmioty. Może
Może nie sekundy. Może nie trafię akurat w coś. Ej, słuchajcie, na pewno trafię. Ha, nie. Mamudo? Jeżeli dobrze myślę, tak myślałem. Przez to, że dwie moje postacie blokują w Darkness, to nawet nie przejmowałem się za bardzo, czy w tę obelwę, czy nie. Aż no jest też trochę tak, jak ja tutaj na przykład zademonstrowałem, tak? Że mogę po prostu mieć jedną osobę, która blokuje dany atak i to absolutnie wystarcza. Żałuję trochę, że bossowi nie mają swoich własnych magasów i skilli. To by było ciekawe na pewno. Nie, no i się trochę się boję atakować, bo mam wrażenie, że jeżeli coś atakuje 8 razy, to ma 8 razy szansę na spudłowanie. Więc chyba po prostu tak zrobię. No jest też kwestia tego, że jeżeli ktoś nie używa tych przedmiotów blokujących dane żywioły, tak, to na pewno jest to w jakiś tam sposób zasygnalizowanie broń się teraz, tak, albo coś ten deseń. Nie widzę tutaj żadnych lśniących skrzydeł. Ach, klątwa tak łatwo nie zniknie. I co ja teraz powiem biednej Melmajce? Póki co jedyne co powiem to dalej chwałę. 50 chwały. Czy to... To na pewno coś jest. Są relikwie. Sztuk 3 i... Pytanie czy nie ma nas znajdę. 50 chwały. Powiedziałbym, że pokczam, ale nie jestem z tych, którzy lubią chałwę. Jedyne co lubiłem chałwowego to Karpatki. Nie wiem, czy Karpatki to była tylko rzecz, która kiedyś tam u mnie była, albo tak się nazywała. Czy to też jest jako tako normalnie tak nazywane. Takie wafelki, które miały takie jakby wybrzuszenia, które były wypełnione czymś. Czy to jakimś kremem waniliowym, czy to czekoladowym, czy to właśnie chałwą. Czekaj, jaki sens są tam wyjść tędy? Co? Najładniejsze skrzydła tu miał Lucifer w SMT? Dobrze czytam? Dobra, jako że nie lubię ryzykować, aż do tego stopnia. I przysięgam, że przynajmniej raz mi się zdarzyło, że przez takie coś przepierdoliłem. To wolę sobie zapisać. Chyba jeszcze nie mam tyle minimanów, żeby dostać nagrodę. Pracowałem. A jak tym razy 3. Przy okazji mogę sprzedać rzeczy. Jakoś super dużo nie dostanę. Ale lepiej mieć pieniądze niż nie mieć pieniędzy. Wyleczmy się. Cały czas mam 14 poziom, więc jeszcze nie myślę za bardzo o tym, czy mogę coś sfuzjować, czy nie. Pytanie, czy mam coś, co mogę sobie za chwałę kupić? Zobaczmy. Nie. Mówię. Bardzo rzadko kupuję te rzeczy, które zwiększają przyrost magazynu. Nie czuję jakoś silnej potrzeby. Znaczy, skoro już jestem w katerze, to zerknę, czy coś mogę sfuzjować, tak? Ale nie wydaje mi się. Bardziej o tak powiem. Leczenie przy levelowaniu mech. Brakuje jeszcze najważniejszego mastery. Ja nie z tego co pamiętam, to nie mamy w tej chwili jeszcze dwóch mastery, które są dostępne. Tak, istnieje Almighty Master i... Nie powiem, żeby było jakieś super przydatne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że SMT wprowadza skille, które mają auto-pierce, jakie działa na Reflecty, tak? Więc pod tym względem Almighty skille, powiedzmy, tracą moim zdaniem trochę na znaczeniu, tak jakby. No bo w sumie, jaka jest różnica między skillem, który jest Almighty, a skillem fizycznym, który ignoruje odporności?
Albo ogólnie z filmy, które ignoruje odporności. No właściwie to żadna. Odpowiadając na pytanie co do fuzji. Na 14 mógłbym co najwyżej Zena albo Pycorna. Albo Tsuchigo Mokrego potencjalnie mogę zrekrutować. Ale jeżeli dobrze mi się wydaje, to z tego co tu jest, jedyne czego nie mogę zrekrutować tak do poziomu w górę, to te dwa demony. A Turdaka, Obariona, Tsuchigumo, Bajkorna i Zena będę w miarę niedługo mógł spotkać jako tako. Domyślam się, że i tak prędzej czy później będę musiał zacząć fuzjować rzeczy, bo mamy pełen stop prawie, tak? Yoshitsune ma 45. Chciałem powiedzieć 8, ale bym się pomylił. Fajne zmiany skill spis. Znaczy... Tak, ale mówię, jednocześnie przez to mam wrażenie, że... Jaka jest różnica między tym a Almighty, tak? Tylko taka, że Affinity istnieje. Że to niski level jak na niego... Zależy od gry chyba... Aż nie, w sumie... Aż chyba bym zerknął, szczerze mówiąc. Bo tak to... Yoshitsune zazwyczaj był w Personach. Nie wiem, czy to nie jest pierwsze wystąpienie Yoshitsune w SMT. Nie pamiętam tak z głowy. Wiem, że on dosyć długo nie był jako tako. Almighty więcej bije, mniejszą z unikatów, jeden skill spear to single target heavy. No ale jest sporo unikatów, które mają tą właściwość, tak? Chociażby dwóch endgame bossów je ma. Nie żebym szkalował. Dobra, jako że... Jestem pewien, że zapisywałem, ale przed sprzedażą. I czy ja się leczyłem? Chyba tak. Tak, dobra. Czyli możemy iść dalej. Tak jak byliśmy teraz w tej odnodze questowej... właśnie pytanie, czy iść oddać questa? Mogę pójść questa oddać po prostu. Skoczę oddać questa. Real quick. Znaczy... W upo domyślam się, że nie miał nikt z healy. No bo wiadomo, w Personie 4 hehehe, Hasutobi, hehe. Zresztą czy w piątce też nie ma Hasutobi? Przypadkiem. Musiałbym zerknąć. Jezu, muszę jeszcze raz przejść Personę 5. Nie mam kiedy znaleźć na to czasu. Na pewno w szwulce był tower. To tyle mogę powiedzieć na 100%. Oczywiście, że... A, o, dobra, myślałem, że... No bo mi się skojarzyło, że Persona 4. BN5 na DS-a. Nie wiem, ja zawsze jakoś tak BN5 wspominam dziwnie, że nie była to zła gra, ale też nie był to jakiś mój ulubiony Battle Network. Ma sporo fajnych rozwiązań, ale jednocześnie... Znaczy, powiem tak, kojarzysz, że Liberation misje były fajnym rozwiązaniem? Ale jednocześnie ta część fabularna mnie strasznie męczyła. No niestety, klątwy nie zdejmiemy. Dostaliśmy 3 grimoire. Przy okazji dostajemy 15 poziom. Ciekawe, w co rozdam punkt! 5, 6, 2, 4... Ależ mnie kolci, ale już nie uprawiajmy admina faszyzmu. Czy znamy bogini Anahite? Niestety z nami kojarzę, Redux nie poleca. Starożytna peska bogini wody, wody oczyszczające mogą wygnać każde zło. Może to wystarczy, żeby znieść klątwę. Czy możemy znaleźć dla niej Anahite? Jasne! Tier lista jest aktem adminofaszyzmu. Nie, ale robienie czegoś z użytkownikami za pisanie swojej tier listy jest! Anahita podobno pojawia się przy źródle wody na szczycie góry. Nie jest do końca pewna gdzie, ale brzmi jak miejsce, w którym mogłaby się pojawić.
Na szczęście na minimapa dość dobrze powie. Znaczy nie, no moim zdaniem twierdzenie, że BN1 jest pod czymkolwiek, znaczy nad czymkolwiek, jest już aktem czystego celowania i przez to opinia staje się bardzo nieważna. Bo to tak jakby powiedzieć, że Mega Man 1 jest lepszy niż dwójka, no kama, no szanujmy się. Dobra, i teraz chcę odbić tę drugą odnogę. Za mną pająki zostały, tutaj są głównie Sandmany. Znaczy, ja powiem tak, BN4 samo w sobie gameplayowo, tak? Nie jest złe. Podkreślam, gameplayowo. Znaczy wiesz, no, nie bronię ci, nie lubisz trójki, tak? Ale... Po prostu mam swoje zdanie na temat tego, jaką grą jest BN1 i że zdecydowanie... Nie jest to gra, która powinna być nad czymkolwiek. Proszę nie zabijaj mi mojej drużyny. Kurde, zadał Magasuki. Bezpieczna opcja jest go zabić. Tak też chyba uczynię. O ile oczywiście mi się uda. Bo z tego co widzę, to nie musi być takie oczywiste. Bepodron to czasem wchodzi. Czasem, ale wchodzi. Każdy ma niedojebane foldery. W dwójce nawet moim zdaniem dużo większym problemem jest to, jak idiotycznie dużo full customów jest. Bardziej niż Gator. Plus, każdy Battle Network ma problemy z multihitującymi chipami, że... To one w większości stanowią to, co jest kompletnie popsute. Nie oszukujmy się. Samo BN3 ma przecież tyle multihitujących chipów, które kompletnie psują wszystko. Powiem więcej, samo BN3 ma od zajobu samych nawigatorów multihitujących, którzy psują wszystko. Jezu, dobrze, już będę cię bił normalnie. Albo raczej was w tym wypadku. YOLO. Chce coś? Sprzedam mu plaskacza moimi wspaniałymi pieniędzmi. Kurwa. Au! Najgorszy Battle Network to jest platformówka, w sensie... Jak to chyba coś nazywało? Network Transmission? Dobra, skoro ten nie lubi, jak mu się szasta pieniędzmi przed twarzą. Dlaczego moje włosy są takie długie? Bo mały włos byśmy się nie dogadali. I tak się nie dogadaliśmy, ale... Ech... Za bezpieczeństwa. Dobra, już wiem, że sprzedawanie mu plaskacza maką nie jest najrozsądniejszym. Zatańczmy. To HP kopiesz. Będę to wspominał pewnie przy każdych możliwych negocjacjach, ale fakt, że demony tutaj zawsze do nas dołączą, jeżeli damy im dokładnie to, czego chcą, jest naprawdę dużym pozytywem dla mnie. Bo tak, to bardzo łatwo było się denerwować o to, że przecież dawałem mu dokładnie to, czego chciał, czemu sobie poszedł? A tak to. Czy ktoś z demonów jeszcze ma skill do nauczenia się? Mermaidka, która padła, Lenin Seed, no i Turdach. Dobra, czyli tak, musiałbym skrzesić Mermaidkę. Czy ktoś mnie... Nikt tu mnie nie ma Rikarma, prawda? Nikt tu mnie nie ma Rikarma, prawda? Ha. Ha. Kurwa. Ale... Najkosz ogólnie idzie w chuj.
Znaczy, nie opłaca. Jeżeli nie chcemy ryzykować, no to powiedzmy, jest to bardzo bezpieczna opcja, która zawsze wypali, tak? To jest na tej zasadzie. Zrobiłem właśnie coś niemądrego, by the way. Bo walczę głównie dlatego, że potencjalnie myślałem, że mogę coś zrekrutować. A w tym sobie przypomniałem, że mam pełen stock. Coś ostatnio powiedział, że Rikant to gówno? Generalnie tak. Bo nie uważam, że Rikant jest potrzebny. Tylko są takie sytuacje jak ta teraz, że przydałby się, bo... Potrzebujemy go na połowę walki, tak? Ale zazwyczaj mam po prostu tyle demonów w stoku, że nie potrzebuję je skraczać, tylko zastępowałem jakimś innym demonem. O, zadam maksów, idealnie. Po skomunikam tych King Knocho nic nie... Też prawda. Tylko najpierw trzeba je mieć, a jego jeszcze chyba nie mam. No nie mam, bo widzę, że nie mogę używać synergii na demonach. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, Healing Know-How to Miracle, który sprawia, że demony mogą używać przedmiotów. Jest on w cholerę przydatny, głównie po to, że na przykład możemy dzięki niemu... Coś mnie goni, a tu jest Miman. Możemy dzięki niemu na przykład atakować protagonistów, który dużo zadaje, a demony w supportowym używać się przedmiotów, które blokują, tak? Bo u mnie Codemonoli. No to jest taką, powiedzmy, globalną umiejętnością, tak? Bo to Miracle. KCT od nas uciekają i całe szczęście. Zgaduję, że te skrzynie, które widzę, są nad nami jakoś. Czy albo na moście, albo coś. Kolejne turdaki. Nie do końca chcę mi się z nimi użerać, szczerze mówiąc. Tutaj w środku Miman jest. Jak masz przedmioty leczące, to wiem, stać masz wszystkich skill leczące. Tak i nie. Są skille leczące, które działają dużo lepiej niż przedmioty, tak? Zwłaszcza, że... No, moim zdaniem SNT5 na przykład nie ma jakichś super dobrych przedmiotów leczących, tak? Co najwyżej te, które odnawiają manę. To wtedy tak, z tym się zgodzę. Ale tak... Co to było? Czy to Zen? Nie mam na ciebie miejsca, Zen. Może innym razem. Granie jest to bardzo użyteczne, jeżeli na przykład szukamy mita. To jest to do levelowania. Teoretycznie można je zostawić na endgame, bo to jest i tak gwarantowany poziom, i tak gwarantowany poziom. To nie jest tak, że dostajemy po prostu ileś ekstra, tylko to jest cały poziom, tak? Więc teoretycznie możemy to zostawić sobie na końcowej fazie gry, żeby demon dostał poziom, ale po co? Do tego czasu będziemy mieli tyle grimoire'ów, że to nie zrobi absolutnie żadnej różnicy. Jak kadża? Jeżeli jest jedna rzecz, której absolutnie nie używam w tym... W SMT5 to buffy na pojedynczą osobę. Nie mam udo. Mamy już jego esencję. Fox Trezor. Dobra, tu jest skrzynia. Do tej musiałem wyskoczyć. To hajso. Nie, żebym potrzebował go jakoś pilnie, ale zawsze coś. Czy widzę gdzieś Mimany? To jest pytanie. No nie, to na pewno. Dobra, to jeszcze zobaczmy, co jest na górze tego mostu poza Zenami, tak? Bo że Zeny są, to już widziałem. A propos Zenów, wolałbym się z nimi chwilowo nie użyć, jest mi tama. Jedna. I to chyba tak ma najrzadsze przedmioty. Jeżeli mnie pamięć nie myli, zaraz się upewnię. Kushi Mitama. Co tym masz? Tak, ma go spala. Dlatego bardzo się cieszę, że ją znalazłem. Ma też
tak samo jak i na 10 poziom, więc jest już w tym momencie, że zabicie jej nie da nam aż tyle expa, ale samo to, że dostajemy gospel, nie jest tego warte. Gospele tak bardzo intensywnie wykorzystuje w endgame, żeby żeby levele wbijać. Co ja biegłem? Odpowiedziałbym ci, ale odpowiedź na takie trudne pytanie to nie jest moje forte. Jak bardzo się boję. Nienawidzę was. Nienawidzę was. A, bo to drugi był, to wiele wyjaśnia. Chwilę. Na czym ja się zblokowałem? What the fuck? Ja tu gdzieś jest. A, tutaj skrzynia była. Właśnie się zostawiałem. Ale sens jakaś i tak tutaj, tak nie mogę wziąć. Nie, ze spadek. Taki całkiem blisko był, chciałby się rzec. Dobra, tym razem przejść po prostu na koniec mostu, nie przejmując się absolutnie niczym innym, zwłaszcza Zena i po drodze. A przez przejść miałem na myśli przeskoczyć. O dziwo, dzisiaj taka nie jest najtrudniejsza platformówka, w jaką grałem jeszcze. Skrzynka. I wracamy. Bezpieczeństwo przede wszystkim. No bo jako, że mam 15 poziom, to powinienem sfuzjować fortunę, tylko pytanie, czy z czegoś jest sennego. Zobaczmy, nie kompendium, tylko fuzja, bez kompendium. Czy mogę sfuzjować fortunę? Mogę. Anioł Mermaidka albo Anioł Enseide. Ależ to jest absolutnie okropny pomysł. A z czego nakład się robi? Daimon Azumi albo Mermaid Enseide. Na to akurat jestem w stanie przystać. Mudo? Nie będzie mudo. Elementy działają chyba tak samo w każdej grze, że jedyne co to pozwalają tak jakby level upować już istniejące w naszej drużynie w te demony. Zresztą albo w górę, albo w dół. Zresztą mogę zobaczyć, jak działa na poszczególne. Tutaj do góry, tu do góry, tu do góry, tu w dół, tu w dół, tu w dół. Elementy ze sobą się nie fuzują i tu w dół. Po czym poznaję, że w dół, po tym, że nie ma nic poniżej. Na przykład taki turdek jest pierwszym jackiem, jakiego spotkamy w ogóle. No dobra, czy coś jeszcze mogę sfuzjować? W sumie pytanie, czy jakbym tak zrobił? O! To wygląda dużo lepiej. I nie jest aż takie drogie. Znaczy, wydaje mi się, że to działa generalnie w każdym SMT, nie tylko w SMT 4. I w personach, w sumie nie pamiętam, czy w personach to też tak działało. Pata czasem się przyda. Polimpa. Zresztą mam ten problem, że nie wchodzą, a dwa, że jak wejdą, to nie zawsze psują turę. Tylko poza wyjątkami, które tego absolutnie wymagają. To staram się ich nie używać jakoś za często. W personach nie masz za bardzo elementów. Właśnie coś mi tak świtało, ale nie byłem pewien z jakiegoś powodu. Dobra, czyli mam fortunę. Jakby się bardzo uprzeć, to pewnie bym mógł. A to z kompendium. A co mogę sfuzjować nie z kompendium? Już prawie nic. Wow. Hasty Turdek. W sumie to nie jest aż taka głupia opcja, jak się nad tym zastanowi człowiek.
On się uczy tylko Rikarma. Hehe, Rikarm. Nie będę musiał się bawić tego. W rekrutowanie go do kompendium trafi. Żeś nie umierać. Szukaj sobie zwolnie slot z niskopoziomowych demonów. Wysanie 3 do 8, Bisianka Fusion z 3 na takimi samymi. Chyba coś takiego było, tylko nie pamiętam, czy to musiały być 3 kolejne, czy niekoniecznie. Tak mi nakata. Tak żałuję, że tak mało demonów ma te swoje własne unikatowe skille. Mogłoby być ich więcej, naprawdę. Dobra, to na razie chyba będzie wsio. Aż to jest pierwszy domen z Megiddo. Tak, nie wiem, czy on tu ma Megiddo. Nie wiem, czy on tutaj nie jest od ataków typu Light po prostu. A już nie będę teraz zaglądał. Zapis dla bezpieczeństwa. I co, zostało nam tylko już właściwe zwiedzanie właściwej dalszej lokacji? Yes! Do tego obsesu nie dostaniemy się tak łatwo, jakbyśmy chcieli. Niestety nie trzeba będzie trochę pokrążyć dookoła. Nawet nie jestem pewien, czy to jest pierwszy abscess, do którego będziemy mogli pójść, czy drugi. Zaraz zobaczymy. Bo tutaj mamy generalnie zejście na dół. Nie jest to droga w jedną stronę chyba, przynajmniej na razie. Jest to za to droga powoli kierująca na stronę po pierwsze fabuły, po drugie bardzo fajnego i przyjemnego bossa. Dużo demonów ma do nas prośby, niektóre mogą nas zabić, więc uważaj na siebie, chłopcze. Szłonen. Ale że spadł. Dokładnie tak, jak nie chciałem tego robić. Kolejny Miman. Dużo chwały klej na razie nie wykorzystujemy, ale... Obiecuję wam, że jeszcze nam się przyda. A to była skrzynia. Tu sobie bajkorny biegają. I to podkreślam, biegają. Nie po prostu sobie chodzą. Tam jest mała. Czy mogę dorwać tego, który... Fuck! Chciałem go zaatakować! Jak byłem. Spróbujmy. Zastraszymy go? O. No i spoko. Te czary chyba nie są aż takie częste z tego skojarzę. Więc nie będę narzekał. Belcharm to bodaj dekadża? Jeżeli mnie pamięć nie myli. Yep, dekadża. Nie przydaje się aż tak często, jak można by się spodziewać, ale... prawie pełnia, jest podekscytowany. Ej. Czemu tamten nie mógł być? Jedną medycynkę. Patrz bardziej. To jest takie... Patrz bardziej. Patrz jeszcze bardziej. To była najłatwiejsza rekrutacja mojego życia. Powiedział nikt nigdy idąc na rozmowę. Jakie są wasze słabości? Zio-Hama. No, po tego mógłbym użyć swojego Zio, ale... Za mało już chyba zadaję. A dla samej tury nie do końca mi się opłaca.
Na tyle, na ile wcześniej unikałem walczenia, tak zdaję sobie sprawę, że w pewnym momencie już nie mogę. I że trzeba będzie przejść do tego, że jednak wypadałoby to powalczyć, więc no... Do walki! Nie wiem, czy z Jozu daje trochę mało. Daję więcej. Oba te bajkony niestety przeżyły. Ja mam teraz szansę tego nie przeżyć. Okej, jest to zczarnowane. Bardzo dobrze. Kryt! Czy istnieje szansa, że wygram to na auto? Szansa na pewno. Jeżeli nikt nie spudłuje... Au, udało się. Trochę ekstra pada. Jest też trochę więcej bajkornów i kolejna chwała. I kolejne bajkorny, które mnie gonią, słyszę was. Ja was słyszę. Tak, dokładnie was słyszę, zostawcie mnie. To jest? Tak, to jest. Barione. Szkoda, że mamy pierwszą turę, a ja mam mało HP. To jest tak zwany dylemat. Albo mu zapłacę zdecydowanie za dużo i będę tak żałował, albo mnie zabije i będę tak żałował. Easy. Nawet nie blisko. To za cholernie pamiętanie słabości w tym momencie. To też jest coś, czego się spodziewałem, nie będę kłamał. Zwłaszcza po Sukundzie i Sukukadży. Dylematy, dylematy. Au, jest odporny. No to co, YOLO? Pośmiejemy się z nimi? Jesteśmy celem do spodziewania. Chyba mu się nie spodobał ten pomysł. Elden? Znaczy no, pamiętaj, no, jestem szczery z chłopakami. Nie będę im mówił, że jest inaczej niż jest. Mapa jest w tej chwili trochę kijowa. Bo jest pozasłaniana przez tego nieszczęsnego abscesa na górze. Ale też nie jest to coś, z czym się nie da żyć. Tylko trzeba zobaczyć, czego się jeszcze tu nie pomijam. Tak zwane wydaje mi się, że nie i kompletnie zignorujcie ten krzyk Zena, który było słychać przez chwilę. Jakbym nie wyraził się wystarczająco jasno, to proszę zignorować te Zeny, które tutaj idą japę. Kamijaczo. Czy jestem w stanie stąd na Hama przebiec do najbliższego abscesu? Chciałbym. I mam nadzieję, że się da. Absces. Gdzie ty będziesz? Będziesz... co, trzy w sumie abscesy. Jeden tu? Spróbujmy. Są pająki, tylko pytanie, czy ja tędy przebiegnę, czy muszę aż tam iść? Teraz się przekonamy. Wygląda, jakby ten się dało. Tu są Sudamy. Sudamy już chyba miały wyższy poziom się w tej chwili. Bo to jest 17. A pstres, gdzie jesteś, tu jesteś. A propos Sudam. Okej, co my tu mamy? I Pandatara. To niepokojące.
Czy jesteś może podatny na Zio? Nie. Czy jesteś może podatny na... Malinkari? Nie martwcie się, i tak nie pobiję. To nie fair. O, jak tak chcesz się bawić, to dobra. Chodź w dupę. Nie będziemy się bawić. Z drugiej strony problem jest tego typu, że ta osoba jest zdecydowanie mocniejszy, ustawa przewiduje. To też jedna głupia opcja, kto tej pożałuje, że użyje. Tak! Myślałem, że Interkill wejdzie. Żeby nie było. Może. No tym razem się nie udało. Tak! To też nie weszło. Jeszcze raz? Jeszcze raz? Jeszcze raz, Chan? A, jestem bogiem tej gry. Nigdy nie byłem tak dobrym graczem jak dzisiaj. Czasem zastanawiam się, jak ja to robię. Powinien go dorobić, jeżeli dobrze pójdzie. A, nie poszło dobrze. Czuję kryty po jeszcze. O-o. Okej. Okay. Żyjemy. To najważniejsze. A on nie powinien przeżyć. Easy. Po prostu easy. Dobra, co mamy wspaniałego w tym obsesie? Zobaczmy. An Ending Will, Vengeance, The Fiora 1, Unforgotten Memories. I to chyba po prostu. I całe kurwa jego ma szczęście. Ach. Cóż to za mirakle, które nam dzisiaj dali. O, welcome to the... Unyielding Queer sprawia, że jak zaatakowany sojusznik daje na tak paska Magatsuki, Vengeance mocno upełnia pasję, jak demon umrze, Deathly Aura sprawia, że jak demon ma mało HP, to może nas błagać o litość, Unforgotten Memories sprawia, że tak jakby exp przechodzi, tak? Czyli jeżeli mamy demony, które już tam ileś expa dostały, to ich wynikowa fuzja też tego expa dostanie. To jest coś, co rzeczywiście się przydaje, więc chęcią to przygadnę. Bo dzięki temu może być tak, że na przykład sfuzujemy demona, który od razu po fuzji już będzie miał jakieś umiejętności, tak? Te, które się uczy przez level upy. Oczywiście to nie zawsze działa tak fajnie, jak to opisuję, ale rozumiecie, o co chodzi. Dobra, save'ik. I jako, że mamy teraz dużą część mapy, to podwiedzajmy trochę. Chodź, ciekawe, co to mógł być za demon, który pokonał Hydrę, co nie? Temu kraje są właściwymi przeciwnikami. I chyba nie trafiłem. O, Mitama.
Oni mają 5 turę, więc mi tam albo nie zbili tej turę i umrę, albo ucieknie. Jedno z dwojga. Do Storma. Ucieknie? Zbili tej. Urywa. Wiecie co? YOLO. Ostatni Spyglass. Zio. Wierzę w ciebie. Już nigdy więcej nie popełnię tego durnego błędu. Bo jeśli miał cokolwiek robić w tej chwili. Aha. Miał też się boję cokolwiek robić. Cześć Gordo. Spróbujmy tak. Dobra. Weszło, to najważniejsze. Teraz jeszcze wygrać pozostałą część walki i będzie naprawdę dobrze. Powiedziałem wygrać pozostałą część walki, a nie umrzeć. Ajajaj. Ajajaj. Dobra, chodź to. Ale by mi się ta sekunda przydała. Nawet nie wiecie jak bardzo. Tak! To nie jest ich słabością! Ale sobie pijem strasznie. Czyli co, Adzie albo Zan w takim razie? A ja jestem kurwa martwy. Holy fuck. Nie chcę używać tego. Kurde, nie pamiętam czy liczy Zan, szczerze mówiąc. Oni muszą mieć słabość i na pewno nie jest nią Mudo. Jeżeli użyję słabości i trafię, to będę miał okazję się wyleczyć. Jeżeli użyję czegoś, co nie jest słabością, to jest bardzo szansa, że umrę. Zróbmy to bezpiecznie. Zwłaszcza, że to walka... to jest mi tam, a kurwa no! Kurwa no! No dobra. Przynajmniej o tyle dobrze nastakowali efekty, więc... Tylko lepiej. Humble Blessing. Podleczmy się trochę. Nie trafię. O, trafiło. To miłe. Nie, no zobaczcie, to nie będzie mógł, no. Czyli musi być to na bardziej. Możesz przestać. Chyba nie może. Rozumiem, że mam nie trafiać niczego dzisiaj, ale no... Come on. Dobra. Po prostu skończmy to, a potem skończmy ze sobą. Najpierw w tej kolejności. Poziom 16. Dobra, tu jest kolejny mapej. Dał mi ich słabości, prawda? Zan. Pewnie się tego spodziewać. Aż w sumie... Nie co tym bardziej powinien się tego spodziewać, bo chciałem używać Mudo. Znaczy, kurwa, Adi. Ja ci nie mówię. Dobra, jednego powinienem zabić. Niezależnie od niczego. Jep, jeden pad. Bledo ginie krytą i będzie git. Zajmę fakt, że oni zadają mi naprawdę dużo obrażeń w tej chwili. Wiem, że to też kwestia tego, że poziomy i w ogóle, ale... Wciąż uważam, że padam odrobinę za szybko w porównaniu tego, jakbym chciał. Dlatego jest spora szansa, że będę musiał tak co jakieś 2-3 walki się cofać, leczyć. To jest też jeden z powodów, dla których bardzo często na początku próbuję ogarnąć wszystkie możliwe abscesy, które widzę. Bo wtedy, powiedzmy, łatwiej jest wszystko zwiedzać i nie muszę się co chwilę cofać, takich to teraz na przykład, tak?
Czy tu się da wskoczyć jakoś sensownie, czy trzeba coś kombinować, poza tym, że znowu ze mnie goni? Słyszę to, Jezu. A, kolejne pokoje. Tu się da wejść? Tu się nie da wejść? Tu się może da wejść? To nie wygląda, jakby się dało wejść. Esencja tuldaka. Ja to gdzie była ta? A, czyli ja po prostu stąd widziałem, dobra. Czasami można się trochę zaplątać w tym, jak coś wygląda. Aiding, co to? Ej, na co ty nie będę narzekał. Vitality Incense, tu jest quest z tego co widzę? Ten fabularny? Jakiś duży któryś ten obrońca Tokio. Nigdy nie pamiętam, który jest który, szczerze mówiąc. Z tych Bisha Mountainów, Jacobu Tenów i tak dalej. Dobra, to widzę relikwie plus skrzynkę. Czy na tym piętrze coś jest? Podejrzewam, że jeżeli coś jest, to Miman. A nie, na tym piętrze jest skrzynka, przepraszam. Mea culpa. Miman zresztą też. Ja właśnie kiedyś dużo lepiej to pamiętałem, a teraz jakoś tak... Na stare nogi to nic nie pomoże, wiem z doświadczenia. Na starość to człowiek jedyny, co może to położyć się i patrzeć, jak mija czas. Mówię wam. Tragedia. Kompletna tragedia. Tak było, nie zmyślam. Ma? I ta. Ale ja kurwa jestem głupi. Holy fuck. Ale jestem kompletnie retarded. Jak można być takim wielkim idiotą jak ja? Wytłumaczcie mi to. Nie rozumiem. Jakim kompletnym imbecylem trzeba być, żeby zrobić to, co ja właśnie zrobiłem? Wow! Wow, Shinji, gratuluję! Wygrałeś nagrodę Darwina. Może nie, ale wiecie, o co chodzi. No kurwa, masz, co ja robię dzisiaj? Kompletna degeneracja. I co gorsza, ona się nie zespełnuje chyba w najbliższym czasie. No well. Kolego tutaj zdecydowanie nie chcemy się obecnie bić, więc jak tu jest, to niech sobie odpoczywa. Ja mu nie będę przeszkadzał. To chyba 25 minimum, jeżeli dobrze pamiętam. Bo jest 7 nawet. 25 już wcześniej musiałem mieć w takim razie, tylko nie odebrałem nagrody za nie. Gdzie jestem dokładnie? Jestem tu. Zgaduję, że tak jak tutaj idzie ta ścieżka, to można się coś tego drugiego abscesu. Tam widzę, że jakaś szajka mnie goni niestety. Wielka fortesa w kresie anioły. Które zabijają wszystkie demony, które nam spotkają. Tak, już się przekonałem o tym, chociażby z wielkim skalnym golemem, że lepiej nie tyka się tego, co jest wielkie. Kolejny incens. Ja się zastanawiałem, czy na górze, czy na dole będzie. Dlatego mam wrażenie, że nie powinienem tak szukać tych punktów, które mi Amano zakup pokazuje. Coś mnie dużego goni. Bardzo mi się to nie podoba.
Nie. Ja miałbym być Bogiem? Nie przypominam sobie. Chyba, że nasz kolega Aogami coś więcej wie w tym temacie. Dobra, czy tu coś jeszcze jest? Jest przejście dalej. Tu jest jakaś skrzynka. Tylko pytanie, czy ona jest na górze, czy na dole? Wygląda jakby była gdzieś w tym budynku tutaj. O ile oczywiście do niego jest wejście. A nie wygląda. Czyli jeżeli już, to pewnie jest na górze. No well. To jak teraz wygląda nasza mapa? Część rzeczy jest na górze, jakiś quest jest na górze. Tak ogólnie... Wygląda to mniej więcej tak, że dużo się dzieje, tak? Co nas goni właściwie, to jest pytanie. Mokoje. Dobra, spróbujmy wejść w takim razie na tę nieszczęsną było to sadr, co to tam jest. Ops. Tam se Miman siedzi biedny. Może wrócimy inaczej, jeśli nam się udokonać tego czasu. Wskakiwaliśmy dopiero co... To było bardzo bliskie spotkanie z czymś, z czym nie chciałem mieć się bliskiego spotkania. Tylko nie jestem pewien, co to dokładnie było. Tu mi manów nie ma, chciałbym... Nie robić tego, co właśnie zabiłem. Chciałbym, żeby to był samochód, uwierz mi. To było coś znacznie gorszego niż samochód, z tego co widziałem. Czy te były podatne na chamę? Czy tutaj nic nie jest podatne na chamę? A, to był... Chujowy, wiele to jest. To się źle skończy. Wszystko jest odpalne na młodo. To, oh boy, there we go. Jeżeli tura przeciwnika zaczyna się odkryta, to już nie spodziewam się niczego dobrego. Dobra. Zrodka mnie zaboli na dłuższą metę. Więc będę musiał się teraz wyleczyć. Ojej, nie skończę tej walki w jedną turę. Jest szansa, że ją skończę w jedną turę. To musiałbym wszystkim trafić. A jeżeli Man Majtka teraz nie trafi, to umrę. Może go zabiję. Jolo, nie tym razem. Opcja bezpieczna. Przemilczę. Po prostu przemilczę. Mówię wam, że ta gra jest dużo trudniejszą platformówką niż RPG-iem. I nie dam sobie w mój JS inaczej. Co to mogę tu... Dobra, nie będę sprawdzał, co tu lata. Bo to, co się wgnieć, nie chce mojej dupy. Mogło się też, że ja pokonałem Hydro, owszem. To i twaraz. Jasne. Jest tam gniazdo wielkiego ptaka i mam mu przynieść jedno z jego jaj. Bo chcę sobie zrobić omlet z tego wspaniałego jaja. Wow. Ewidentnie to, co nas goniło, to Jataju. No nie, widzieliśmy go przez chwilę. Słyszę też, że coś tutaj lata. I skłamałbym twie... Czemu ja w to biegłem? Proszę, nie rób mi krzywdy. Proszę, nie rób mi krzywdy. Proszę, nie rób mi krzywdy.
No dobra, tak, chcesz się bawić. Quest nazywa się Ostateczny Omlet. A co? Pewnie jak pod tuszwatej, czy... Nice. Wiem, że jest istotne. To i tak nawet co mogę zrobić. Nie będę ryzykował, więc po co go dobiję? Trochę expa nie jakoś super dużo. Trochę expa nie jakoś super dużo to jest generalnie to, co zazwyczaj się dzieje, jak się bije z przeciwnikami, mam wrażenie. I znowu coś mnie goni. Czy to znowu marazenów? Chyba tak. Czy możecie zostawić mnie do cholery w spokoju? Dziękuję. Tam jeszcze widzę kolejną skrzynkę, tylko pytanie, czy mam do niej dostęp. Powinienem mieć... Zostawcie mnie! Jezu. Proszę? Nalegam? Raczej to się dało przejść tak czy siak. Wiecie co? Nie ma to jak bezpieczna opcja. I naprawdę dziękuję Bogu, że ktoś wymyślił ten przedmiot do cofania się do save pointów, bo on dużo pomaga. Co ja właśnie zrobiłem, jak chciałem się wleczyć po całości? Na 16 chyba nie miałem ani specjalnych do słuchania. Zerknę, ale wydaje mi się, że nie było. Reverse Fusion. Na 16 mam dosłownie nic, a z kompendium... Apsaras od biedy. No zawsze to ma buffu. Tylko czego ty wymagasz? Najtańsza opcja to albo... Znaczy najtańsza opcja to Casey z Tsuchigumo. I wtedy mogę potencjalnie przekazać Zio ma Zio, tylko... w sumie to nie jest tak, że ta Mermaidka mi będzie służyć w nieskończoność, tak? No nie oszukujmy się, to... Raczej nie jest tak, że możemy jej używać aż tak długo, tak? No oczywiście mogę używać tych przedmiotów typu grimoire i tak dalej, ale one wbrew pozorom nie są aż takie częste, jakbyśmy chcieli, żeby były. Więc może rzeczywiście rozsądnie jest powoli ją wycofywać z drużyny. Takiego? Albo nawet... Coś takiego? I tak wiem, że powoli mi się kasa kończy, ale kto by się przynował takimi drobiazgami? Ważniejsze, że ma Apsaras. Zobaczmy, co dostaniemy z Mimany teraz u kolegi Gustawa. Esencja anioła. Nie jest jakiegoś super, ale... Na jakiś czas powinno wystarczyć. Przez to tak się zastanawiałem, czy ja o czymś nie zapominam. I w sumie to miałbym rację, że o czymś zapominałem. Pytanie, czy on się jeszcze czegoś uczy? Nie. Akwans też nie. To zróbmy w takim razie tak. Tak. Więcej uczenia się skilli! Teraz pytanie brzmi następująco. To jest skrzynia.
Hops. Czy ja właśnie... Jak ja tu wpadłem? Holy fuck. Gdzie tu jedzie? Jak ja tam wpadłem? Nie wiem, ale boję się zapytać. To mi daje mi mana. Kolejnego. No jeszcze trochę będzie mi jakoś znaczącą część ich. 29. Dobra. Co mi tu jeszcze w miarę sądnie zostało do ogarnięcia? Jedna skrzynka na pewno. Quest 1. Tam druga skrzynka z chwałą. Tylko pytanie, jak do tej skrzynki się dostać? I wszystkim, gdzie ona jest? Jest tu. Okej. To już wiem, gdzie. Teraz pytanie drugie, jak? Na przykład umierając od Zenów. To brzmi jak idealny plan. Nie uważacie? Zbierają pobliskie magazynki. Cokolwiek mogłoby pójść nie tak. Jestem pewien, że wszystko pójdzie jak najlepiej. A i żeby nie było, powiedzmy, że SNT5 może zabić, więc tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. Au, to było silne. To nie było tak silne, jak bym chciał. Szczerze to byłem pewien, że nie uda mi się ich zabić w jedną turę, a że się udało. To tylko lepiej. Uwierzcie mi, z Survival Bedów bardzo rzadko korzystam podczas walk, więc to nie jest tak, że jakoś bardzo mój budżet na tym cierpi albo coś ten deseń. Zobaczę jeszcze raz. Jak się tam dostać? Chyba nie tędy. Przynajmniej wydaje mi się, że tędy. Nie wygląda. Despot się. Czyli co, jakoś z sąsiedniego budynku trzeba przeskoczyć? Tędy może? Czasem mi się moja jedyna szara komórka włącza. I to naprawdę pomaga w rozwiązywaniu tego typu sytuacji. Lifestone do negocjacji. I teraz pytanie. Tu jeszcze relikwie są. Też szybko jego N. I Miman, to jego też szybko ogarnę. Pytanie do... w stronę którego... abscesu teraz chcę pójść. Tego po lewej czy tego po prawej? Spróbuję w stronę tego po prawej. Zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Tędy nie przejdę, więc muszę tędy. Jako, że idę do abscesu, to będę się starał się nie bić po drodze. Co najwyżej... mogę naiwnie zabierzeć, że ona nie znajdzie mi... walki? Czemu nawet nie jestem zdziwiony? A Zan. Czy mam cokolwiek, co używa Zan? Jak najbardziej. Będzie.
No, kryształ chwały. Nie będę narzekał, to na pewno. Tutaj chyba był rajd Farasy, ale głowy nie dam. Słuchaj, Farasy. I będą tu latać, nas wkurzać. Teraz tak, do Abscesu się idzie tą ścieżką. No tylko tak też zrobię. Nie tym razem, mała głupia. Pamiętacie, jak mówiłem, że idzie się tą ścieżką? To był prank. To był tylko prank. Cześć, dzik. Zastanawia mnie w ogóle jedna rzecz, bo Aitfarasy mają swojego własnego unique skilla, już go zresztą pokazywałem bodajże na przeniksimie. I dlaczego akurat one? Dlatego, że to nowy demon serii, którego wcześniej nie wykorzystywano? Nie mam pojęcia. To jest save point. Ja też mam zaskrę, daje mi questa. Chcę, żeby zebrać przedmioty. 5 rogów bajkornów. Czyli każdy bajkorn to 2, tak? Bo wiecie, bajkorn. Owszem, jest to zdumiewający smok. Najpierw trzeba się dostać na high ground. Tak zwany. I to, że jest to save point, nie jest bez powodu. Na szczęście jeszcze nas on nie dotyczy. Aż tak bardzo. Znaczy, inaczej. Nie będę narzekał, że tu jest... dlatego, że jesteśmy w miarę blisko obsesu, tak? Ale generalnie jego zastosowanie jest nieco inne. Tędy się szło? Chyba... Często byłem pewien, że wbiegnę w to małe cholerstwo. I tak, droga tutaj jest trochę kręta, ale tak mniej więcej trzeba iść do abscesu. Jak widać, na połączony. O, bajkolny. Dobra, co my tu mamy? 3 razy do niej idę. Powiedz mi, co jest twoją osobowością? Hamajzan. Kurwa, jak to mis? Poszkali mnie. Little miss, I guess they never hit, huh? Ale mój protagonista zaraz umrze od mudo. To przeżył. Holy fuck. Zobacz. Zresztą ma podesłałość na Hama, nie na Mudo. Ale jestem głupi dzisiaj. To niesamowite. Dobra, jedną mamy z głowy. Jeżeli dobrze pójdzie, to długo też będę miał w głowę. Tylko chcę... No i zdało, co ile bym chciał, żeby zdało. Dobra, długo też mamy w głowy. Teraz tylko, żeby nie działy się jakieś bardzo dziwne i głupie rzeczy. Proszę, niech nie działy się dziwne i głupie rzeczy. Żegnaj teraz, nie będę tęsknił. To był bardzo łatwy absces.
3 Dark Dampnery. To z tego, że już miałem Dark Dampnery pełno. No i tak będę się cieszył. Kind of Favor, Let of Assassin 2, Summoner Hatebreed Tide 1, Devangelism 4. Na pewno Devangelism jest rzeczą, która może mi się przydać. Tutaj jest spadek do tego miejsca, którego widzieliśmy Abscessa od dołu. Więc raczej nie jest to miejsce, w które chcemy obecnie iść. Tutaj możemy się przejść na górę. W stronę tego wspaniałego Huanglonga. Hops. Huanglong, ten, który obserwuje świat z niebios. Zabić tutaj bogów, którego Huanglong wypuści i udowodnić mu, że jesteśmy potężni. Jasne. Będą na północy, południu, zachodzie i wschodzie. Na razie wydaje mi się, że moglibyśmy co najwyżej z jednym zawalczyć, ale głowy nie dam. Z jednym albo z żadnym, jedno dwójka. I jeszcze kwestia jest tego typu, że stąd się da przejść w inne miejsce. Do którego normalnie z innej strony dostępu nie ma. I bardzo mi się nie podoba to, co powiedziałem, bo wiem, do czego to prowadzi. Pozwólcie, że się przyjrzę mojej duszy. Nie, real quick. Spróbuję tak zrobić. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Czy ja się wyleczyłem? Tak, wyleczyłem się. Lećmy więc ku przygodzie! Czy jakoś tak? Tędy, tędy. Też nie mam, że powiem, że mam obecnie za niski poziom, żeby iść tam, gdzie idę, ale nie może mnie to powstrzymać, jeżeli kompletnie to zignoruję. Prawie spadłem. Teraz to już nawet nie było prawie. Najtrudniejszego platforma w 2021 roku. Czasem się zastanawiam, na ile ma wpływ to, że gram, powiedzmy, z włączonego obrazu OBS-a, który ma obraz z Elgato, który i tak nie jest, powiedzmy, przecież bezpośredni, tak? Więc to ma jakiś wpływ na input lag czy coś, ale bardziej bym zgadywał, że to po prostu ja strasznie derpię i nie ma co się przejmować takimi rzeczami. Sutra. Będzie do wykorzystania później. Jest skrzynka. No dole, prawda? Nie jestem pewien, czy na dole, czy tutaj. Tutaj. Na dole mamy za to demona. Z tego, co widziałem. Tego skamieniałego. A tutaj mamy naszą wspaniałą wodną kurwę Anahitę. I mitamy. Dlatego zgodnie ze wszelką obowiązującą logiką najpierw pobije mi tamę. No i jak się na tym zostawić, to ma logiczny sens. Więcej jest to przed walką z bossem.
tego ekstra wcześniej w ogóle nie wpadło. Cześć wodna, kurwo. Tak, tylko przysyła mnie w taka tam jedna majtka. Bardzo lubię walczyć i w ogóle dlatego pokonaj mnie w pełni twoje życzenie. Jasne! Jasne! No, no, miałem poziom. 20? 18. Nie jest aż tak źle. To bogowie walka. I know right. No i spójrzcie, to mam bufula. To już nazwane inaczej. Podatno na Zio i Archi. Absorbuje lód. Niedrażliwa na Hamę. Marakunda i Matarunda. Żeś nie umierać. Nie no, słuchajcie, na pewno wejdzie Malinkami. Na pewno wejdzie Malinkari. Czy to słownie tylko Fortuna może dodać jej sensowne obrażenia słabością? Chyba tak. O bogowie. Ale by się przydała taka Dekunda, co nie? Gdyby tylko Dekunda nie była skillem na jakiś 40 poziom w tej grze. Dobra, trzeba coś myśleć. Nie no, kiedyś wejdzie, przysięgam. TFTF. O wow, zapomniałem, że ona ma machamę. O mój święty Boże. Holy fuck. Interesujące. Nie będę kłamał. Złapiony bardziej niż dysk biednego użytkownika Falciana, kiedy polecili mu magnesy. No nic. Pytanie, czy mogę coś sensownego zrobić w tym momencie. Bo tak, anioł na pewno daje mi gwarancję, że jak użyję Mahamy, to dostaję turę, tak? Jednocześnie nie ma słabości na lód, więc na pewno się przyda. Lion Seed ma ten problem, że jak Mahama w nią trafi, to ma jakieś 50% szans na to, że umrze, kropka. Czy da się zmienić odporność na potagu? Jak najbardziej, bo już w tej chwili nie mam domyślnych. Zmieniałem odporność na walkę z Hydru przecież, żeby mieć na ten odporność na ogień i niewrażliwość na Darkness. A czy mogę coś sfuzjować, co mogłoby mi tu pomóc? Podejrzewam, że obecnie nie, ale sprawdzić nie zaszkodzi. A, jeszcze o tym zapomniałem. Holy fuck. Jak ja mogłem zapomnieć o tym, że mam te... że mam Miracle. Kind ze swojej wody może sprawić, że jeżeli pogadamy z demonem, którego mamy w party, to tamten nas wyleczy. Art of Essences 2 z automatu biorę. Summoner's Hospitality 1 na razie nie biorę, bo za rzadko przywołuję rzeczy z kompendium. Divine Garrison 4 biorę, plus 2 miejsca w stoku. I więcej rzeczy nie mamy. I przy okazji zużyliśmy większość naszej chwały. To wracając. Nie kompendium, tylko fuzja, reverse fusion. Chyba nic nie miałem na ten poziom. No nie. Też to tak naprawdę najosobniejsze, co miałbym najwcześniej, to chyba w Archangel. I to też. No nie, w sumie ma Jirao na 20 którymś. Możesz jakoś wywalić na nim wik na hamu. Oczywiście, że mogę. Kurde.
Przydałby mi się jakiś demon, który... Oprócz anioła, który jest... odporny... Bo w tej chwili chyba nie znajdę nic, co ma niewrażliwość na lód, poza Melmaidką. Bo chodzi mi o to, żeby mieć jednego demona, który ma niewrażliwość na lód i jednego demona, który ma niewrażliwość na hamę, także... W razie jakby poszły skille ma coś tam, to żeby... ten... Żeby straciła całą turę, tak jakby. Plus jest też cały czas oczywiście kwestia moja ulubiona, że muszę coś zrobić z tym nieszczęsnym Nekoszukunem. Już niedługo. Tylko z drugiej strony, jak widzę tą słabość na hamę, to coś... nie skręca. Czy wykorzystywanie esencji Melmaidki na demonie ma sens? Najpierw muszę sprawdzić, co dokładnie jej esencja robi. Stone Cold Song, Dormina Marinkarin, Jake. Czy mogę po prostu? Tak. Czyli Dormina Marinkarin i potencjalnie Rakukaja, jeżeli będę miał więcej tych. Więcej mirakli tego. Więc generalnie powiedziałbym, że nie, nie ma. I jak najbardziej może to też się sprowadzać do tego, że mogę sobie po prostu sfuzjować Affinity, tak żeby mieć to w ten sposób. Wciąż nie są to jakieś super odporności, tak, ale na to walkę jak najbardziej przydatne. A przekazywać odporności demonom nie mogę, tak? Więc to akurat kompletnie nie wchodzi w rachubę. Niestety, ale no tak to działa. How is this? Chyba zróbmy tak, póki co. Mógłbym na pewno aniołowi przekazać coś ognistego. Coś ognistego. Nie, żebym miał tych opcji jakoś specjalnie dużo. Bo ona była podatna na Zio i na Argy, z tego pamiętam. Czyli mogę albo Zio, albo Argy z tego. No bo fajnie było, żeby anioł też potencjalnie mógł używać czegoś ofensywnego, tak? W turach, kiedy nie trzeba się jakoś bardzo pilnie leczyć. Na przykład coś takiego. Chodź, ty masz Zio. Czyli nie potrzebujesz Argy. Ja jestem jakiś kupić? Chyba. Bo teraz tak, w takim razie na pewno nie mogę mieć Leniencide. Bo Leniencide będziemy miałeś odmachane. Ty masz Zio, więc też się nadasz. Najgorsze jest to, że ona nie ma żadnych odporności, ale no... To nie jest coś, z czym mogę handlować, że tak to ujmę. Gdyby Apsa raz miała tu tę rundę, to w ogóle byłoby super, ale to by oznaczało, że muszę jej bić jeszcze dwa poziomy i na chwilę obecną nie mogę tego robić gospelami, bo... Grimoire'ami, bo protagonista też ma 16. Mogę iść pogrindować, tak żeby mieć tak samo jak ona 18, tak? Ale nie czuję jakiejś silnej potrzeby. Inaczej, spróbuję pójść tak jak teraz jestem. I zobaczę, co z tego wyjdzie. Jeżeli dostanę w piedzie, to najwyżej wrócę tutaj jakoś nieco później, jak pozwiedzam jeszcze dalej lokację i powalczę z demonami po drodze. Na razie zapiszę. Wiecie, też nie jest powiedziane, że każdą walkę da się wygrać jakąś strategią niezależnie od naszego poziomu, tak? Coś takiego chyba na jasno jest. No nie wiem, że ta Melmaidka jest mi potrzebna, w takim razie. Chyba nawet tak będzie rozsądniej. Spróbujemy. Najbardziej mnie boli chyba to, że nikt tam za bardzo Dekundy u mnie nie ma, no ale mówię. Wydaje mi się, że ogólnie bardzo ciężko jest dostać Dekundę we wczesnych fazach w SMT5. Zwłaszcza jak na to, że są tacy właśnie przeciwnicy jak Anahita, którzy mają już
debuffy na poziomie ma, tak? No bo nie wiem, no rzuci sobie Rakundę, no to przeboleje, tak? Ale taka Matarunda, no to jednak już trochę dużo jest. Ops, okej, okay, udało się. Buffy, debuffy. Znaczy inaczej, później w grze naprawdę dużo różnicę robią, tak? Zwłaszcza kiedy już dostaniemy wszelkiego rodzaju buffy obszarowe. To wtedy rzeczywiście one robią różnicę, tak? Zwłaszcza jeżeli chcemy się bić z czymś, co ma te parę poziomów wyżej, tak? Bo na przykład nie wyobrażam sobie bić bez buffów, debuffów bossa, który ma tam z te 3-4 poziomy wyżej niż my, tak? Dobra, tym razem już mniej więcej pamiętam, co ona ma i w ogóle, tak, więc nie będę musiał używać Spyglassa. Więc mogę od razu zacząć od swojej Rakundy. I teraz tak, Zio. To jest tura. Zio to jest tura. Archie to jest tura. Kolejna Rakunda. No i mówię, teraz moja drużyna jest o tyle dobra, że niezależnie od tego, czy użyję mabufu, czy machamy, to nikt mi raczej nie powinien umrzeć w jedną turę. A jednocześnie każdy taki czar ma spali jej obie tury, jeżeli użyję tego jako pierwszego, tak? Więc to naprawdę duży plus. Nie wiem, czy nie powinien najpierw... A co nie będę różnicy, no. Czy najpierw użyję leczenia, czy najpierw zaatakuję. O, kryt. Szkoda, że nie za pierwszym razem, ale... No trudno. Tak? Jakoś to idzie. Magatsuki. A propos liczenia na LNG, ja trochę liczę na LNG, że Fortuna trafi. Bo jeżeli Fortuna teraz poduje, to umieram. Raczej. Okej, trafię. I teraz mam dylemat. Mogę albo użyć Dampnera, żeby mieć 100% pewność, albo mogę nie używać Dampnera. Tylko wtedy... Anioł na 100% umrze, Fortuna raczej umrze, a Psaras powinna przeżyć. Więc wolę po prostu się Dampnerować. Anahita chyba na 100% używa Hellish Spell po zbieraniu Magatsuki, więc... No, naprawdę. Oh no! Oh no! Anyway. Teraz jej pokażę, jak się używa w Magatsuki. Się robi, moja droga. O nie. To się źle skończy. A, nieważne. I guess. A mi, jeżeli chcę robić głupie rzeczy, ja absolutnie nie będę narzekał. O, kryt. Nice. Następnej turze powinna umrzeć, przynajmniej tak mi się wydaje. Aż może jeszcze nie w następnej. A, potem to na pewno, nie? No dobra, no.
Aha, nie, jest. Ale potęga. Chciałem zapytać, czy YOLO, ale dumpnery nie są na tyle drogie. Więc w tym przypadku nie YOLO. A mógłbym ją zabić potencjalnie, mam wrażenie. Szoka jest pójście, jak idealnie się składa, że akurat kończy się nam na wszystkim mana tak naprawdę. Dużo ekstra. Cały poziom dla protagonisty. Znaczy nie cały, ale wiecie, o co chodzi. Klątwa zmyta, dosłownie. Pytanie, czy ona jest specjalną fuzją, czy ona nie jest specjalną fuzją? Boginia Anahita została odblokowana do fuzji. Doskonale. Przestań się zapytać, dlaczego Tamitama jeszcze tu jest. A ten sobie wspomniałem. Dlaczego może tu być? Tylko czekam, aż będzie Hama. Okej, nie, jest Aji. Śmiałbym się, gdyby była Hama głównie dlatego, że... mój anioł akurat nie ma many. Grimoire. I gdzieś tu jest skrzynia. Wiem, tu jest skrzynia. Bo ja ostatnio zebrałem, ale teraz pominąłem. Dobra, i teraz jechać tu ostrożnie i powoli. Do tego biednego ćmoczłeka. Mem już esencja miała. Pamiętra. Kolci trochę. Ale nie tym razem. Tę rundę raczej sobie wezmę. Hamę za to na pewno wezmę. To jeszcze nie wiem z czego. Dobra, Zendy. Majkon się nauczył Charge'a. Gracze SNT pewnie właśnie są sfigurowani skillem, który ma Bajkon. Uwierzcie mi, na początku też byłem. Zapomniałem o tym kompletnie. Gdzie on jest? Widzicie ten piękny skill? Wiecie, jak człowiek na początku tak spojrzy na to i miał takie... Czekaj, Beastie? A w tym czyta opis i takie... Fuck. Oszukali mnie, to nie jest mój Beastie. Oddajcie im mojego Beastie'a. Nie martwcie się. Dragonite też jest. Jest mocniejszą wersją Beastie'a. A ten Dayman. Dużej ilości pieniędzy. Dokupię sobie dumpnerów. Jedna rzecz, której staram się konsekwentnie trzymać, to ta, żeby mieć po 3 każdego dumpnera. Tak na wszelki wypadek. Jakby był potrzebny. A uwierzcie mi, potrzebne są częściej niż się wydaje. Jedyne, czego bardzo żałuję, to, że nie ma fizz dumpnerów, ale absolutnie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ich nie ma. Specjalna fuzja. Jakaś nowa. Anahita na 29. Fuck! Wymaga... Genbu bodaj, Mermaidki i Nagi. To jest Naga, to na pewno.
No dobra, to mamy już cel, do którego możemy powoli dążyć. A czy tu mogę coś nowego studiować? Andas na następnym poziomie. Albo i Pondatara. Albo i Twaras teraz. A i Twaras jest całkiem spoko demonem, szczerze mówiąc. Głównie przez to, że ma Mirage Shota. Mirage Shot to efektywnie Agilao, który jest specjalnym skillem i kosztuje mniej. I ma jeszcze szansę na status. Więc to jest jedna z tych rzeczy, które bardzo lubię. Is this demon to your liking? Yes. Tak nawiasem mówiąc, dość mocno się zdziwiłem, jak przeczytałem, z jakiej mitologii wziął się Aitwaras. Gdzie on jest? Nie wiem, czy wiecie, ale tak wyglądają wróżki z mitologii litewskiej. Nie będę kwestionował. I przy okazji to, co Fimbriki mówi, że Concentrate tutaj jest znerfiony. No, wydaje mi się, że o tym mówiłem, że buffuje razy 2, nie razy tam 2,5. Przy czym no, mana kosty w SMT5 są na tyle wysokie, że bez pozoru to czasem naprawdę wciąż się opłaca. Dobra, wydaje mi się, że i Pondatara na razie nie będę fuzjował. Jest 2, tylko razy 1,8. Taki tam drobiazg. Leczyłem się tak. Zapisałem absolutnie. Tak, bez chęci naprawię. Dobra, co teraz? Mogę spróbować dostać się do tego nieszczęsnego abscesu, który tam jest, ale jest swój daleko. Bo tu mam mniej więcej wszystko poza... Ta jedna skrzynka będzie mnie triggerować i zdaję sobie z tego doskonale sprawę, ale ona ma w sobie tylko esencję. Mogę się wrócić do tej, do Mermaidki. Mogę się wrócić do Mermaidki, powiedział przeciętny gracz piratów po tym, jak spotkał NPC-ów. Tak, okej, zdążyłeś. Z tym się jeszcze nie kończy. Czemu idę z Osana? Tego, co tu jest, raczej łapać nie chcę, więc po prostu sobie spróbuję... chciałem powiedzieć, że spróbuję sobie przebiec, ale to chyba nie jest coś, co mogę zrobić. Nie wiem, wiesz, tutaj był po prostu. Szukaj sobie, zgadniemy wspaniałe relikwie. Zgadniemy je sobie, prawda? Prawda. A tylko jedno. Ej, jak tam tątwa? Nie ma sprawy. Dostaliśmy tutaj Mizman V. Dobra, pytanie, jaką umiejętność mi to daje? Na nich. Zobaczmy. Wszystkie umiejętności wszystkich sojuszników kosztują 1 MP przez jedną turę. Biorąc pod uwagę, jak drogie są niektóre skille, to czasami to jest naprawdę przydatne. Dobra.
Co teraz to jest pytanie? Wrócę na chwilę tutaj, zobaczę, czy te demony, które są, mają mi coś sensownego do powiedzenia. Czy tak tylko? Coś tam, że mam niesamowitą potęgę. Wiem, nie musisz mi mówić takich rzeczy. Chyba wiem, do kogo mogę się udać, jak Game Overa zaliczę. Czy coś tu jeszcze jest? Na pewno mam te questy na Bajkorn. Plus... Nie pamiętam teraz, czy to było... Nie pamiętam, czy to była esencja, której też nie mogłem zgadnąć, czy nie. A w każdym razie muszę iść do tego. Do tamtej części. Tyle widzę. Stąd chyba będzie najlepiej. Bajkolny, gdzie jesteście? Tu jesteście. Potrzebuję waszych rogów. Bo Andes chciał. Ale pytanie zaś punktów. Czy będę dostawał jeden róg Bajkolna, czy dwa za walkę? To ważne. Od tego zależy stopień imersji, jaki poczuję w tej grze. Na razie ci będę dostawał jeden i będzie im bardzo tego polu przykro. Moja imersja zostanie kompletnie zrujnowana. Easy. Yep. Dwa rogi z dwóch Bajkornów, które mają każdy po dwa rogi. Zero imersji. Nie da się grać. 3 na 10. Ja wiem, że za łatwo by było, ale... I tak jest za łatwo. Powiedział tu niedługo po tym, jak umarł od Anahity. I tak jest za łatwo. Bo jednorożec? Ja bym powiedział, że po prostu dwurożec, ale... To może być rzeczywiście zbyt proste rozwiązanie. I tak akurat mieliśmy grupkę 3 razy 2, więc... Tam mnie. Kurde. Już myślałem, że tym razem też wejdzie. Ale tak dobrze to nie ma. Przeżył. Skurwysyn. Nie oglądałeś GTX-a. No, nie będę kłamał. Jestem za stary na GTX-a. Za moich czasów to był Fox Kids. Tylko czekam na latające OK Boomery. Nie, no, aż tak to nie jest. Chyba. Co dobrego za to dostanę? To jest na Fallenów. Nice. To jest jeden z tych questów, które jeżeli chcemy, to możemy powtarzać. Tylko nagrody za następne powtórzenie tego questa są inne niż te za pierwszym razem, tak? Nie mówię, że złe, czy gorsze, po prostu inne, tak? Zresztą no, bez sensu było, żeby dostać się po raz drugi talizman, tak? A?
Najgorsze jest to, że widzę te skrzynki, które są nieotwarte. Zdaję sobie sprawę, że są w nich esencje. I tak mi to tak triggeruje. Jakie są szanse? Dostanie się dokładnie to, co się właśnie stało. Au. Trzy. Dwa. Cóż za potężne uderzenie. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć w takiej sytuacji. Kurwo, głupia. Au. Nie, ale słuchajcie, na pewno będzie chciał do mnie dołączyć. Jestem pewien. Jasne. Chciałem się powiedzieć. Au! Ciekawe, od czego zależy, czy nasza sława jest taka, że do nas dołączają, czy chcą nas zabić. Nie wiem i czasem boję się zapytać. Czy mogę? Mogę. Dostałem taki wpierdol, że aż muszę się wyleczyć w fontannie. Do tej pory chcieli się dołączyć. No właśnie, tak mi się wydaje. Była na pewno ta sytuacja, że mówiłem, że nie, to nie ja i Casey ten mi odpowiedział, że kurde, szkoda, gdybyś był, to bym do ciebie dołączył, a tak to spierdalaj. Co, czemu ja tak zrobiłem? Czy ktoś jeszcze ma jakieś skille? Tak, runda, ta runda. Chyba to pytać tak. Dobra, to co stoi nieszczęsną skrzynką, która tu jest poza tym, że te nieszczęsne, durne zeny mnie cały czas gonią. Czy to było coś, co mogłem zebrać? Tak, esencja sudamy. Demon Slayer wyszedł. Jakoś generalnie Demon Slayer mi omija, podobnie jak wiele innych powiedzmy shonenowych anime. I skłamałbym twierdząc, że czuję się z tym jakoś bardzo źle i tragicznie. Ej, spójrzcie, to Jotaro chce mojej dupy. RTL-7? Kiedyś to był RTL-7, a potem tylko jakiś... Fuj, TFN-7. Coś tu jest. A tam na dole. Więcej chwały. Mam wrażenie, że jestem nie do końca tu, gdzie chciałem być, ale... Kto by się przejmował takimi drobiazgami? Najwyżej teraz jeszcze tam wrócimy. Bo tutaj niestety nie wskoczę na górę, więc muszę wracać na dół. I mieć nadzieję, że tym razem Jotaro znowu nas nie złapie, bo jemu bardzo się nie podoba, że kiedy jemy się z tą jego gniazda. To były... tak, to na RTL-7 były francuskie lektory. Znaczy, francuskie dapy, polskie lektory. Nie podoba mi się... To co widzę. Tu jest 5. Pamiętaj, jeżeli jakiś demon ma 5 poziomów wyżej niż my, to nie radzę.
La. O kurwa. Halo, coś ważnego? To może później odzwonię, bo chwilowo zajęty jestem. Czy on mi każe się nim bić? Nie chcę się nim bić. Uciec od niego też nie ucieknę, to jest najgorsze. Miałem nadzieję, że Mirage wejdzie. Niestety Mirage nie wszedł. Co gorsze, nie mam też niczego, co mu może jakieś sensowne statusy nałożyć. Mam problem. Bo pobić go na 99% nie pobije. Nie oszukujmy się. Widzicie, ile mu zadaje. Mogę spróbować to zrobić od biedy. No w ten sposób. Ale też nie nastawiam się jakoś wybitnie. Miraż nie wchodzi. Kurwa. Ale będzie w pierdol, o Jezu. Hek. No nie chcę wejść. Znaczy, jeżeli dalej będzie rzucał tak tą zamę, to może ucieknę ten wejść później. Jeżeli dalej będzie tak rzucał critical wave, to umrę. Głupia kurwa. You wanted. Dobra, to jeszcze raz wrzućmy sobie. A, bo jeszcze nie wyleczyłem tutaj jeszcze. Right. Dead chwila. Chwila, o czym dokładnie mówisz? Bo nie jestem pewien, do czego się odnosi teraz, okej? Obadion. Czekaj, Obadion. Gdzie on był? Nie, to chyba nos. Chyba. Aż nie wiem, ja zawsze na to patrzyłem jako na nos, szczerze mówiąc. Ale... Teraz jak o tym mówisz? Nie dam się przekonać, to jest nos. Nie dam sobie mówić, że to jest coś innego. Teraz już nie zobaczysz. Chodź zobaczę, rozumiesz? Nie dam się. Nie mogę się dać czemuś takiemu. Tak samo jak nie mogę się dać złapać Jotaro, ale jak widać, wychodzi mi to równie dobrze. Właśnie akurat to, że Zento Konik Morski, to jeszcze jestem w stanie absolutnie przeboleć. Chyba, że masz na myśli Aitfarasa, ale to w sensie może być. One dalej.
Dobra, posłuchaj mnie. Nie tym razem. Nie tym razem. Wiem, że boli cię dupa, że idę cię okraść, ale zostaw mnie. No wiecie, odstawmy mnie. Tak, Zeny w czwórce pamiętam, że były irytujące. Dobra. Póki nie wrócił. Dawaj jajo! Oho. Mamy to. To jako, że je zebraliśmy, to zapis. To teraz wyobraźcie sobie, że musielibyśmy wracać bez tego. Bez tego teleportu. Czy ja po drodze spotkam Sudany, czy nie? Chciałbym jakoś przekonać się do swoich racji. A nie pamiętam, gdzie on dokładnie były. Tu jest horda Zenów, jak zwykle. Tu są Mokoje? Sobie Mokoje też mogę przekonać. Ej, Mokoj! Wiem, że chcesz być członkiem mojej drużyny. Dzięki. Au. Ale chciałem być szefem. Wiecie, wystarczy być szczerym. Wystarczy komuś powiedzieć, że chce być jego szefem i nagle zacznie stawiać się ci warunki. Ale dołączył, to najważniejsze. Dobra, tu jest więcej Mokojów. Powinien się pobić pewnie z Mokojami prędzej czy później. To najpierw... Tu na górę. Mam nadzieję, że... żaden ze mnie nie złapie na górze. Ja tylko proszę, żeby ze mnie nie zostawiły spokoju. Czy wymagam aż tak wiele? Jeżeli wasz odpowiedź jest tak, to macie absolutnie rację. Oj. Jataju. Wiem, że mam twoje dzieci. Ale naprawdę, nie musisz. Tak, mam twoje jajo. Właśnie nie twoje, ale cio. Cześć, mam Dejka. Nie pamiętam, czy Dejki miał coś jakiegoś naprawdę super fajnego. Ja się przekonamy. Patel nie ma, sam sobie ogień może robić. Możesz nie umierać. Aitfaras, co ty masz? Big Bang. Spicy. Chyba nada. Dobra, czyli w tej części... Jeszcze tam w prawo pójdę, bo mnie to będzie denerwować. Że to widzę i nic z tym nie zrobiłem. Wygląda, jakby to coś było. Na pewno jest tu coś, z czym mogę pogadać, tylko nie widzę dokładnie gdzie. Tam są maraki, to tyle widzę akurat. Czemu ta architektura jest taka popierdzielona? Jesus. Czy grałbyś w F10 z Land of Karthestas, Svergity i Blitzball? Znaczy, Blitzball. Czy mogę zignorować część z Blitzballem? Bo i tak bym w niego nie grał. Znaczy, nie wiem. Final 10 jest jedną z tych części, które mam wrażenie, że mają za dużo takich rzeczy, które są monotonne do grindowania i że przez to bym nie chciał go przechodzić jeszcze raz, na przykład. Tak, przynajmniej na 100%. Nie no, anioły zjadać ludzi. Co wy szaleliście? Kto mógłby być tak okropny? Wejście tam wszystko się rozpierdoliło, no to... to już wiemy akurat. Wszystko jebło 20 lat temu. Kiedy mój stary poszedł po fajki i nie wrócił.
Czy szczurce są demony takie same jak Saint Germain? Niezależnie od tego, co zaraz powiesz, to moje pytanie będzie to zależy. Ale też zależy, co masz na myśli przez... czy są takie same. Czy to jest bardziej na zasadzie, że... tak samo wyglądają, mają takie same skill odporności, te same, powiedzmy, typy demonów, tak, te same rasy, cokolwiek, no... Zależy, o co pytasz, tak? I moja odpowiedź też będzie niestety zależy. Jachwę 20 lat temu wyszedł u fajki i nie wrócił. Najgorzej. Każdy ma swoje własne skarby. Widzicie, tak to wygląda, kiedy ludzie zaczynają dyskutować na temat swoich gustów. Ta sama lista poków to nie do końca. Część będzie tylko w Saint Germain, część będzie tylko w czwórce. Tak, nic. Nie mamy. Gani tutaj można przychodzić się z różnego rodzaju relikwiami, które akurat znajdziemy. I zaraz dostawać się wszelkiego rodzaju przedmioty. Niestety mieliśmy tylko jedną z trzech, których oczekiwali. A że zazwyczaj sprzedaję relikwie, to znam, że się nigdy tutaj nie przyniosę tego, czego ode mnie oczekują. No well. Dobra, czyli to chyba w tej części mapy będzie wszystko. Tak to wygląda. Zobaczmy, co mnie czeka tam, gdzie mają questa. Ciekawe, czy da się tu wskoczyć i dlaczego nie. Nie, zdecydowanie. I nawet nie próbujcie robić czegoś na zasadzie ty nie wskoczysz, bo odpowiedzią będzie tak, ja nie wskoczę. Cześć anioły. Macie mojego kolegę, oddajcie go. Yes. Wow, dowiedzieliśmy się, gdzie jest Diet Building i dostaliśmy za to 1000 expa. I dowiedzieliśmy się też, że mają Dazaja. Rozbroję się od platformy, I know that. The Diet Building, huh? You know, it sure be nice if I could find my soulmate there. A ciebie nie chcę przenieść w bezpieczne miejsce, a po co? Ja sobie radzę, tamten człowiek jest bezbronny. It seems your friend is attempting to contact you. I have opened up a channel through my telecommunicator. All you have to do is speak. Hey, wygodne. Hello. So, how's the search going on your end? Mam Dazaja. Unfortunately, I've yet to gain any new information. Aby inaczej, mam jego lokację. What? You've learned where the angels are gathering? All right, I'm on my way there now. Once you get there yourself, take a look around. See if you can find Dazaja. Spróbuję. Czy mi się wydawało? Nie, to oni. Przez to myślałem, że to, co tam w tle tak się gibało, to był Miman. Ale nie tym razem. O, dobra. Pytanie za 100 punktów. To jest państwo, czy gumę, jak zwykle. Okej, nie spadłem. Byłem pewien, że spadnę. Udało mi się wyjątkowo nie. Bajkorny, mokoje. Na górze jest absces. Mam cichą nadzieję, że znajdę jeszcze po drodze jakiś save point.
Tu jest. Doskonale. To jest dokładnie to, czego chciałem. I Pondatel to nie jest dokładnie to, czego chciałem. Dalej to był UG. Kind of? Jeżeli chcemy go traktować jako Ryujiego, to trochę tak. Z wyglądu w sumie. Tak pasuje. Dobra. Jak się dostać do tego nieszczęsnego abscesu? Tamtędy dołem? Czy jakąś inną drogą? Bo tędy wydaje mi się, że nie przejdę, jak spróbuję. Tak na chamać, wbiec. Zaraz się przekonamy, czy się mylę. Biegnę sobie tędy, absces jest na górze. Jep. Czemu ja w niego biegłem? Mogę mieć pytanie, spoiler. Spoiler z czego? Oba! Nie, to nie. Chciałem uciec, ale widzę, że szansa jest na tlenicka, że nawet nie będę próbował. Piątki. Czy pytanie będzie spoilerem, czy odpowiedź będzie spoilerem? To też ważne pytanie. Odpowiedź. No dobra, najwyżej nie odpowiem. Idzi. Czy jest Yggdrasil? A, to żaden spoiler. Nie mam. Jak chcesz Yggdrasila, to jest w innym SMT. W tak zwanym polecam. Jaki kurwa ukrap? Ja ci kurwa dam ukrap. Hej, spójrzcie, Mitama! Ma pierwszą turę. Ucieka. Wow. Dziękuję. Co ja bym bez ciebie zrobił, Amanozako? Ominąć wszystkie pająki. Wszystkie pająki. Tu mamy obaliony. Nie chce mi się z wami bić. Mam inne priorytety w tej chwili. Na przykład szukanie limanów. Oczywiście, że tu jest. To wyglądało zbyt oczywiście, żeby. Żeby go tu nie było. A, na górę, na górę. O, złapałem się. Aż dziwne. Czekaj. Bo idąc tędy mam Mimana. Coś jeszcze? Czy to coś jeszcze jest? Skrzynia. Tu jest jakiegoś podobnie mi pokazuje na mapie. No wychuje. I na dole podaj... ta. Nasz duży kolega, który ma jakiś za wysoki poziom na chwilę obecną. Dużo punktów z bielaski, dużo barionów. Z chęcią bym zawalczył, gdyby nie to, że idę się bić z abscesem. Tu mogę spaść na dół, ale to jest ostatnia rzecz, którą chcę robić. W tym momencie konkretnie. Ej, dobra. Jeżeli dobrze pamiętam, to będzie na jakiś czas ostatni absces. Z dużą ilością ukojów na nas, ewidentnie. Poproszę, nie spawnuj kolejnych. Dziękuję. Shisa!
jestem delikatnie rzecz ujmując podirytowany. Oddycham, ale jest ciężko. One mnie zabiją. Ta jedna Shisa już by nie żyła, gdyby tamta Adamasa trafiła. Czy ja nie mam słabości na Zio, by the way? Mam nadzieję, że wiecie, jak się teraz skończy. Mam nadzieję, że doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, jak to się teraz skończy. Nie obchodź mnie, że jestem tanią kurwą. Ta gra też jest! O, krytyk. Ale super. Adamasa! Jak długo można używać Adamasy? Tak. Nie będę ryzykował. Naprawdę. No i nawet całkiem dobry timing, widzę. Dobra, w tej turze już powinien paść, jeżeli nic mnie hoduje. Słynne ostatnie słowa. Mamy to. 18 poziom! Physical mastery. Yes. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem w swoim życiu. Ciekawe, co sobie zaraz wykupię, co nie? Jak sądzicie, co mogę chcieć sobie wykupić? Nie jestem zirytowany, ani odrobinkę. W każdym razie, Warrior's Conception sprawia, że demony, które sfuzjujemy, będą miały bonusy do statystyk na podstawie statystyk fuzjowanych demonów. Skill Manifestation pozwala dostawać nowe skille przy level upach. Physical Mastery i Might Mastery, no to takie każde inne Mastery zwiększa nasze affinity danego żywiołu. Pewnie muszę coś fuzjować, bo mam 18 poziom. Takie coś. Czy ja chcę je rozfuzjować? Najgorsze jest to, że nawet nie ma jakichś super umiejętności. Anioł ma lepsze. Humble Blessing. Media za 11 many. Ale nie odpuszczę sobie. Muszę fuzjować wszystko, co widzę. A, taka propa. Tego, że wcześniej miałem abitkę, która mi dawała tego level upy. Zależnie od expa. Chyba, mogę mieć Archanioła, mogę mieć An... Czemu Smith Majtki akurat?
Come on. Czemu musisz taki być? Dlaczego on musi taki być? Wytłumaczcie mi to. Z drugiej strony muszę coś zrobić z tym nieszczęsnym Nekoszugunem, bo on ma 12 poziom, a ma jednocześnie wszystkie 3 debuffy. A ja sobie się nie chcę pozbywać, Majtka jest trochę już zacofana. No dobra, no. Co ja mogę? I tak będzie przekazywanie teraz z pokolenia na pokolenie. I mean, demon do bicia się z bossami zawsze się przydaje. Critical Wave. Zaraz powiedzmy, wszystko się przyda. Jeżeli jest coś, co szkaluje, to akurat Poison w SMT. Zazwyczaj kompletnie z niego nie korzystam. Loki. Kompletnie zero specjalnych umiejętności. Yay! Tak, you know. Aż ciekawości, czy w Reverse Compendium coś więcej będzie? Co nie skoro już to jestem? Mam Egido. Bo ktoś wcześniej pytał, czy mamy Egido, czy nie. A ty nie masz nic specjalnego. Czy ktoś tutaj może mieć coś specjalnego z tych demonów? Nie wydaje mi się. Może nie. Jack-o-lantern ma. Nie, nie ma. Kurwa. Byłem pewien, że ma. Kto jest Jacków coś ma? I chyba nie mam tu na myśli nawet King Crossa tylko. Dobra. Na razie nic więcej nie fuzuje. Nie, to jest Jack-o-lantern. Przyzwyczaj się. Nie uciekniesz od tego. To jest Jack-o-lantern. Fuck, to tylko 10 glorii. Fuck! Jeszcze 25! Oddajcie mi moje 25 glorii. Potrzebuję 25 glorii. Ja chcę moją glorię. Anyway. Dużo mi tu jeszcze zostało. Czy umiejętności z level upu są tak jakby spoza level up pool demonów, jeżeli prochnie? Tak, tak, tak. Może dostać zupełnie coś niezwiązanego. To działa głównie też po to, że jeżeli demon już skończy level upować swoje umiejętności, to wciąż może się czegoś nauczyć. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia. Czy może mi ktoś tłumaczyć dlaczego? To tu jest? No well. To znaczy prochnie. Czemu czyta się to przez K? No bo po angielsku to jest proc i chodzi ogólnie o wystąpienie zdarzenia losowego, że tak to ujmę. Czyli jeżeli mamy coś, co ma jakąś tam szansę na to, że się wydarzy albo się nie wydarzy, czemu ja się tu przyniosłem? No są jak już jestem tutaj w tej zgany. To się po prostu mówi, że to prochnie, tak? Czemu przez K? No bo proch się czyta po prostu jako proch, a nie proc. Znaczy no, prochnie po prostu jeżeli wystąpi, tak? Niekoniecznie, że się zmieści, tak? Jeżeli na przykład dwa razy się zamrozi w ciągu dwóch tur, no to dwa razy prochnie, tak? Czemu ja tu jestem? Bo poszedłem nie tu, gdzie trzeba. Nie Hilnowi. No to co, trzeba jeszcze raz uciekać przed cholernym ptaszydłem chyba.
Dobrze mówię? Bo tutaj nie ma innej drogi. Ops, mam nadzieję, że mnie nie złapie. Słynne ostatnie słowa. Nie no, siedzi tam na górze w swoim gnieździe i nic nie robi. Op! O kurczę. Chyba wiem, co to oznacza. Day Physical Mastery Plus. Nie, 120 kosztuje. Mocniejsze i tańsze. To jest też duży plus. Dobra. Nie chciałem tu wracać. Jezu Chryste. Misklikowanie tego typu rzeczy jest czymś, co przytrafia mi się zdecydowanie częściej niż chciałbym, żeby mi się przytrafiało. Aha. Tutaj wbrew pozorom jest tego więcej niż ustawa przewiduje. Więc tylko się tam bardzo szybko przeniosę. I wydaje mi się, że na dzisiaj sobie po prostu grzecznie i kulturalnie skończymy. Ładny progres jest zrobiony. Jak dobrze pójdzie to na następnym streamie, sobie skończymy całą lokację jako taką. Także na dziś to było na tyle. Dzięki za liczne przybycie. I widzimy się w następną sobotę na SMT. Jutro, jeżeli nic się nie zmieni o niczym i nie ma czegoś, o czym nie wiem, to na Battle Networku. Trzymajcie się, po. Cześć.